Alicja Stasiewicz i Lech Mackiewicz, dwójka aktorów Teatru Miejskiego w Gliwicach, wyreżyserowała spektakl Edukacja Rity. Nie tylko wyreżyserowała ten spektakl, ale także zagrała w nim główne i jedyne role. Na spektaklu byłem, spektakl mogę ocenić, spektakl mogę polecić z pewnymi uwagami. Także jeśli jesteście zainteresowani tym, co mam do powiedzenia, no to zapraszam. Edukacja Rity to opowieść o profesorze brytyjskiego uniwersytetu, profesorze literatury, profesorze nieco już sfrustrowanym tym, że uczy tępych studentów, profesorze mającym problemy w życiu osobistym, mającym też problemy z alkoholem, do którego przychodzi studentka uniwersytetu otwartego, no i troszkę jego życie zmienia. To są historie, które my znamy doskonale z literatury, z filmu, z teatru. Mnóstwo razy już widzieliśmy dwójkę ludzi, którzy są z różnych światów, którzy pozornie do siebie nie pasują, ale okazuje się, że kiedy los ich zetknie, no to ich wzajemne relacje są ubogacające dla obydwu stron. I tak jest tym razem także. To Rita zmienia się i mądrzeje z typowej blondynki, z takiej fryzjerki z ambicjami, ale jednocześnie głupiutkiej, staje się osobą wykształconą, osobą mądrzejszą, osobą, która wreszcie potrafi docenić nie tylko piękno literatury, ale też piękno człowieka, ale zmienia się też profesor w zetknięciu z jej naturalnością, otwartością, taką dynamiką. Ta wiarygodność sztuki zależy w dużej mierze od aktorów. Uważam, że gliwickim aktorom udało się połowicznie. Bardziej podobał mi się Lech Mackiewicz jako profesor, chociaż chyba ta jego przemiana aż tak w aktorstwie nie była wygrana, ale mimo wszystko i tak była to dla mnie lepsza rola, gdyż Alicja Stasiewicz jak dla mnie zaczęła w tonie zdecydowanie zbyt farsowym. Ta jej postać na początku jest tak przerysowana, tak karykaturalna, tak głupiutka w tym swoim anturażu, że aż przez to niewiarygodna i przez to jest wyraźniejsza jej droga, przez to wyciągnięte są pewne dowcipne sytuacje, ale chyba jednak wolałbym, żeby ta historia dzięki aktorstwu była jeszcze bardziej wiarygodna i chyba byłaby przez to ciekawsza. Cała ta opowieść rozgrywa się w bardzo dobrze zaaranżowanej przestrzeni gabinetu uniwersyteckiego. Kolejne spotkania oddzielone są bardzo takimi dobrymi kawałkami muzycznymi. Upływ czasu pokazany jest przez to, co zmienia się za oknem. Tamte projekcje robią bardzo dobre wrażenie. Myślę, że ten spektakl, który miał niedawno premierę, jeszcze troszkę się ogra, jeszcze troszkę nabierze tempa i jeszcze troszkę zazębią się koła dwójki aktorów. No i będzie to na pewno opowieść warta zobaczenia. Spektakl, który nas nie zaskoczy, który nas nie, może nie rzuci na kolana, ale jednocześnie będzie sposobem na spędzenie wieczoru w sposób miły, dobry, mądry, z dowcipem, z czymś wartościowym. Także spektakl Edukacja Rity w Teatrze Miejskim w Gliwicach w tym zakresie jest warty polecenia. Bardzo ciekawy jestem, czy prawa licencji na tego brytyjskiego tekstu pozwoliłyby na przeniesienie go na polski grunt. Jak takie spotkanie z polskim profesorem uniwersytetu wyglądałoby, jak wyglądałyby rozmowy o poezji, gdyby zamiast Blake'a pojawił się na przykład Wyspiański czy Tuwim?
To też byłoby ciekawe doświadczenie i chętnie bym taki spektakl zobaczył, ale póki co cieszmy się tym, co mamy. Zapraszam do Teatru Miejskiego w Gliwicach na edukację RITY. Jarosław Ciszek, kulturalny konferencjer. Dzięki serdeczne za uwagę.